Tekst był czytany, jak wspomniano, z listu apostoła Pawła do Efezjan. Apostoł Paweł po raz pierwszy w drugiej podróży misyjnej odwiedził Efez. Niedługo tam był. Ale w trzeciej podróży misyjnej, gdy wrócił do Efezu, spędził tam 3 lata. Tam potrzeba było nie tylko utworzenia, budowania, ale i wzmocnienia tego zboru. Wiemy, że apostoł Paweł, mało było miejsc, do których wracał, ale zawsze wysyłał listy. Ten urywek z rozdziału 5 ponaglał Efezjan, że naprawdę już poranek zbawienia naszego świta. Niektórzy zastanawiają się, ale to było 2000 lat temu. Dojdziemy do tej myśli też. Baczcie pilnie, jak macie postępować. Nie jesteście ludźmi nierozsądnymi, jesteście wierzący w Jezusa Chrystusa. Dlatego nie zachowujcie się nierozsądnie. Starajcie się zrozumieć, jaka jest Boża wola. Apostoł Paweł do tego zboru napisał list, który ma 6 rozdziałów. Nie jest to najdłuższy z listów pawłowych, ale w 1 rozdziale napisał jeszcze coś do tego zboru. Wiemy, że z Efezu musiał niespodziewanie szybko odejść. Pamiętacie ten cały niepokój w Efezie spowodowany przez twórców statuetek tej Diany Efeskiej i Demetriusza, który za całym biznesem się krył? Apostoł Paweł musiał, aby ratować życie i aby nie zepsuć tego, co już zostało tam uczynione i pozyskane, zdecydował się udać na inne miejsce. Ale gdy rozpoczął pisać list do Efezjan, to w 1 rozdziale, i zachęcam was, abyście dzisiaj ze mną śledzili te teksty, od wiersza 15 Paweł napisał: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. To jest piękne, gdy modlimy się jedni za drugimi. Tam w tych zborach, które na mapie widzieliśmy zaznaczone, nasi bracia i siostry nie tylko, ale i zainteresowani Słowem Bożym modlą się o zbór w Podkowie Leśnej, modlą się o seminarium, modlą się o Nadzieja TV czy Nadzieja.pl, która nazwa jest lepiej przyswojona. I sądzę, że my również, którzy tutaj te programy czy przygotowujemy, czy bierzemy w nich udział, czynny czy bierny, powinniśmy pamiętać w modlitwach naszych o tych, którzy będą nas słuchali, którzy będą oglądali, którzy będą czytać Pismo Święte. Wzorce mamy tutaj. Od wiersza 17 Paweł oznajmia intencje swoich modlitw. I to jest najważniejsze. O co się modlił? Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie jest bogactwo chwały, udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy. Wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Apostoł Paweł to był ten apostoł, który w niektórych listach
zwraca uwagę, dlatego że niektóre zbory kwestionowały w ogóle jego apostolstwo. Zaraz w pozdrowieniach, w niektórych listach, gdzie ten problem istniał, mówi: ja jestem apostołem powołanym nie przez ludzi. Sam Chrystus mnie powołał. Pamiętacie, kiedy to było? Na drodze do Damaszku. A głos Ducha Świętego zapewne słyszał Paweł dużo wcześniej. Wtedy ta sytuacja dojrzała. Wtedy trzeba było postawić krok. Już chciałem powiedzieć, zawrócić z drogi, którą szedł. Nie, Chrystus mówi: idź dalej, gdzieś pomyślał, że chcesz być. Idź do Damaszku. Ale tam przeżyjesz szczególne doświadczenia. Paweł w liście do Koryntian, który to zbór kwestionował jego apostolstwo, w drugim liście, w 12 rozdziale, nie chcąc, ażeby ktoś pomyślał, że się przechwala, mówi: znałem człowieka, to było 14 lat temu. Ale jeżeli czytamy cały kontekst, pisze o sobie. Mówi: był zachwycony aż do trzeciego nieba. Słyszał, widział rzeczy, o których nie godzi się w ogóle człowiekowi mówić. W ogóle, gdy czytamy listy apostoła Pawła, to on jak gdyby wyprzedza nawet wszystkie inne przekazy biblijne na temat przyszłości, a szczególnie eschatologii. W liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale drugiego listu, wykłada księgę Daniela, nie nazywając jej. Ale jeżeli znamy księgę Daniela, to apostoł Paweł dokładnie nakłada proroctwa na sytuację, jaka wytworzyła się w Imperium Rzymskim, i prognozuje w oparciu o to proroctwo, co będzie później się działo. I doprowadza nas aż do powtórnego przyjścia Chrystusa, do zwiedzeń. Myśmy studiowali teraz Księgę Apokalipsy. To, o czym dzisiaj chcę mówić, ale nieco obszerniej. Jeżeli komuś się będzie śpieszyło, to proszę, 12 jak będzie, a już niedługo, to proszę nie czuć się skrępowanym. Ale ja chciałbym, dlatego że 3 lata temu, minęło w styczniu, kiedy na ten temat mówiłem, to było w tym programie Od Słowa do Słowa. Gdy otrzymałem informację i prośbę z Nadzieja TV, abym podał tytuł kazania, ja mam największy kłopot z tytułami. Ja tytuł to najchętniej podaję na końcu, a nie na początku. Ale zdecydowałem się na ten tytuł, który już gdzieś tam w przestrzeni wędruje i w tym programie Od Słowa do Słowa jest. Nazwałem go wtedy Błogosławieństwa Apokalipsy. Tym razem nazwałem to Błogosławieństwo w liczbie pojedynczej Apokalipsy. I czułem taką przemożną potrzebę, ażeby na ten temat mówić właśnie, gdy cały kwartał mamy już za sobą i studiowaliśmy, i jesteśmy przygotowani do tego, czym chcemy się dzisiaj zająć. Chciałbym, abyśmy w tym, co w tej intencji apostoła Pawła położyli szczególny nacisk na wierszu 17, jedno słowo. Chciałbym, abyście je usłyszeli jeszcze raz i wychwycili z tego wiersza. Aby Paweł modli się, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił myśli serc waszych. Zauważyliście słowo,
które Grecy nazwali apokalipsis, objawienie. To była modlitwa apostoła Pawła, która na swoje spełnienie czy odpowiedź u Boga czekała ponad 30 lat. Bo w 95 roku, gdy cesarz rzymski, nie wiedząc już, co z Janem robić, ostatnim żywym apostołem, poza biblijne źródła mówią, że próbowali go ugotować w oleju, ale to się nie udało. Ześlę go na kamienistą wyspę Patmos. Tam nie będzie mógł już nic zrobić, żadnych kontaktów. I tam Jan spotyka się ze swoim mistrzem. Czy Jan pamiętał te słowa, że gdy Piotr usłyszał od swojego Zbawiciela, zanim się rozstali, zanim Jezus wstąpił do nieba, że przyjdzie taki czas, że ktoś cię przepasze i poprowadzi tam, gdzie byś nie chciał iść. Piotr to zrozumiał. I wtedy kątem oka chyba zobaczył kogoś, umiłowanego ucznia Jezusa. I pyta: Panie, a ten co? To mnie tylko zwiążą? A co z nim? I wtedy pamiętacie słowa Jezusa? A gdybym ja chciał, aby on nie umarł aż do mego przyjścia, co tobie do tego? Ty chodź za mną. Jan był prezbiterem czy biskupem, episkopos właśnie w Efezie. To z Efezu został wysłany na wyspę Patmos. I gdy był już na wyspie Patmos, czy Jan to skojarzył, czy nie? Ale zostawmy to Janowi. Otrzymał objawienie i słyszy te słowa. Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma stać się wkrótce. On to też wyjawił za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, który dał świadectwo Słowu Bożemu, zwiastowaniu Jezusa Chrystusa, wszystkiemu, co w wizji oglądał. Wracam do 17 rozdziału, 17 wiersza 5 rozdziału Efezjan. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił myśli serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja wasza. To nie był przypadek. To było Boże zrządzenie. To była odpowiedź Boga na modlitwę Pawła, który nigdy o wysłuchaniu tej modlitwy się nie dowiedział, bo już nie żył. Moi drodzy, są takie modlitwy, które zanosimy. Bądźmy gotowi, że nigdy nie zobaczymy i nie usłyszymy na nie odpowiedzi. Ale Bóg na nie odpowie w słusznym czasie. Nie martwmy się. Objawienie to jest ta cudowna księga, która ukazuje nam Jezusa Chrystusa. To jest objawienie Jego. W objawieniu mamy przeróżne obrazy. Jesteśmy po 13
studiach na ten temat. To było 13 takich paneli w grupach. Każde takie rozważanie trwało od 40 do 50 minut. Pomnóżmy sobie to przez 13 sobót. To było ponad 30 godzin takiego panelu na temat apokalipsy. Jesteśmy bogatsi. Ile mogliśmy zrozumieć, ile mogliśmy sobie połączyć. Mieliśmy czas na to przez cały tydzień, aby się zastanowić, a w sabat, aby się dzielić. Bo sabat nie jest po to, ażeby nas ktoś znowu tego uczył, stanął przed klasą i znowu wykład nam zrobił. Nie. Tutaj się dzielimy tym, cośmy zrozumieli. I to jest wartość szkoły sobotniej. Ja się dziwię tym, że niektóre nasze zbory, chwała Bogu, że nie wszystkie, ale niektóre są takie, że na pierwszej części nabożeństwa jest zdecydowana mniejszość uczestników w odniesieniu do tego, co jest później na kazaniu. Wolicie słuchać, być biernymi słuchaczami, niż rozmawiać na te tematy i przekazać innym to bogactwo, któreśmy od Boga w ciągu tygodnia otrzymali czytając? Apokalipsa jest również księgą, którą znamy z cyfr, numerów, liczb. Chociaż liczby to dopiero chyba od nastu, prawda? A do 10 to są cyfry. Znamy jakie liczby? 12, prawda? Dzisiaj w studium mieliśmy 12. 12 bram, 12 fundamentów, 12 pokoleń, 12 apostołów wspomnianych. 7 rozdział, 12 plemion izraelskich. Mamy 7, bardzo dużo 7, chyba najwięcej. Mamy 3, nazwane 3. Ja sobie przypominam 2. Z 14 rozdziału i z 16 rozdziału. Jedna 3 to reprezentacja Boga, to jest poselstwo 3 aniołów. I druga 3 to poselstwo podrobionego działania Bożego. To są te 3 nieczyste duchy. To jest ten przeciwny front. Ale w 1 rozdziale mamy kilka 3. Znaleźliście je czytając objawienie? Mamy 4 w 1 rozdziale. Ja zawsze mobilizowałem siebie, aby czytając Biblię myśleć o tym, co czytam. Nie wyłączaj nigdy myślenia, gdy bierzesz do ręki Słowo Boże. Nie wyłączaj nigdy myślenia, gdy z kimś rozmawiasz. Nie wyłączaj myślenia, gdy ktoś mówi. Nie po to, żeby chwytać za słówka, o to łatwo jest. Wszyscy jesteśmy omylni, ale zrozumieć, o czym mówi. Jakie to ma znaczenie? Gdzie na ten temat jeszcze, jeżeli chodzi o Słowo Boże, jeszcze w Piśmie Świętym jest coś więcej powiedziane, co może ubogacić. Są też liczby, cyfry i te 3 i 4 w 1 rozdziale, one nie zostały nazwane, ale one tam są, wyraźnie od siebie oddzielone. Ja chciałbym mówić o 7. Nie jako 7 członach jako takich. Owszem, aby zrozumieć całość Bożego błogosławieństwa zamkniętego w tej 7, to musimy dotrzeć do każdej poszczególnej tej cyfry, tak? Do 1, 2, 3. I to będzie 7 błogosławieństw. Jest ich w Apokalipsie 7. Nie zostały nigdzie numerycznie nazwane, ani gdzie występują, ani globalnie razem.
nie 6, nie 8, jak w Ewangelii Mateusza na przykład. Mamy 8 błogosławieństw. To są inne błogosławieństwa, ale Apokalipsa ma swoje błogosławieństwa. I ja chciałbym tak szybko, jak to jest możliwe, a wiecie, że ja zbyt szybki nie jestem, abyśmy przeczytali te błogosławieństwa i zatrzymali się nad każdym, nad jednymi dłużej, bo taka jest potrzeba, nad niektórymi krócej, aby zrozumieć, jakie jest Boże błogosławieństwo związane z treściami, w których użyję takiego kolokwialnego określenia, siedzieliśmy przez cały kwartał. Pierwsze błogosławieństwo już jest w następnym wierszu, w pierwszym rozdziale, wiersz 3. Błogosławiony ten, który czyta, ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Bogactwo treści w tym jednym tekście. Ale my przejdziemy tak po powierzchni. Błogosławiony, który czyta. Ci, którzy słuchają i zachowują. Czy to są trzy błogosławieństwa różne, czy to jest jedno błogosławieństwo? Czyli jeden może za czytanie być błogosławionym, drugi za słuchanie, a trzeci, jeżeli taki się znajdzie, jeżeli to zechce stosować w życiu. Jesteście tam? Ha. Bardzo dobrze. Więcej odwagi. Ja chciałbym, abyśmy dzisiaj nawet trochę porozmawiali. To jest jedno błogosławieństwo. Wejdźmy w pierwszy wiek do zboru efeskiego, bo zbór efeski jest pierwszym ze zborów, które otrzymują ten list wysłany do 7 zborów. Zauważyliście, że jest pierwszym na liście? Paweł się o to modli, Jan otrzymuje objawienie z Efezu, tęskni za tym zborem. I niebo każe mu wysłać tam list. Ale to nie jest osobisty list Jana. Jest osobisty list Jezusa Chrystusa. Dotarł do zboru list. A więc Jan żyje, bo od Jana ktoś przyniósł ten list. I teraz zaraz na samym początku czytamy błogosławiony ten, który czy... Zaraz. My przecież mamy już, bo w tym czasie już były wszystkie Ewangelie. Wszystkie listy. Może o Ewangelii Jana mówi się z taką niepewnością, czy przed zesłaniem, czy po uwolnieniu z wyspy Patmos, bo został jeszcze uwolniony Jan, napisał Ewangelię. Ale nie wdając się już w te szczegóły. Mamy już kanon cały Jezusa Chrystusa i Jego apostołów. Jeszcze jeden list? Czytać go? Kto się odważy? I traktować tak, jak posłanie od Boga? Jak Ewangelię Mateusza czy Marka? Jak listy Pawłowe? Błogosławiony ten, który się na to odważy. Ale i ci, którzy będą tego słuchać. Moglibyśmy tu mówić o kwestiach, że wtedy materiału piśmiennego było bardzo mało, no ten zwój był jeden, nikt nie mógł mieć tak jak my mamy po kilka egzemplarzy Pisma Świętego, no więc musiał to jeden czytać. Tak, to jest bardzo słuszne. Ale co z tym teraz zrobimy? Czy włożymy w to serce i pragnienie? Czy chcemy według tego żyć? Kończy się ten tekst 3, jak gdyby uzasadnieniem. Dlaczego to takie ważne? Bo czas jest bliski. O jakim czasie tutaj jest mowa?
Bardzo często słyszę to. 2000 lat temu napisano, czas jest bliski. O jakim czasie tu jest mowa? Mamy odwagę, aby powiedzieć, że pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to powtórne przyjście Chrystusa? Tak reagujemy. Wszystko wskazuje na to, to może dotyczyć i powtórnego przyjścia Chrystusa w ujęciu eschatologicznym, ale adresowane do tego, który czyta, dzisiaj to czyta i dzisiaj oni słuchają. Kiedy mają rozpocząć według tego żyć? Paweł napisał w liście do Hebrajczyków, gdy usłyszysz głos Jego, to gdy istnieje coś, co się nazywa dzisiaj, nie zatwardzaj serca, bo czas jest bliski. Czyj czas jest bliski? Ja zetknąłem się z Biblią, aż wstyd powiedzieć, 60 lat temu. I powiem wam, to było jak wczoraj. Ten czas minął jak, woźnice mówią, jak z bata strzelił. A ci, którzy lubią pstykać na palcach, mówią, jak pstyknięcie palca. Wam też tak szybko czas umyka? Apokalipsa napisana by została do kościołów, do całej ludzkości. Ale i kościoły, i ludzkość składają się z pojedynczych osób. Zgoda? Ty, który czytasz, ty, który słuchasz, to dotyczy ciebie. My, którzy tu dzisiaj siedzimy, nie wiem, czy będzie okazja, że znowu w takim samym układzie kiedykolwiek się spotkamy, bo czas mamy bliski. Nie wiesz, co jutro przyniesie? Nie odkładaj na jutro, drogi przyjacielu, który czytasz Pismo Święte i myślisz, że masz dużo czasu, bo jesteś jeszcze młody. Albo, no już nie jesteś najmłodszy, ale ostatnie badania, jakie miałeś, wykazują, że gdybyś dzisiaj umarł, to lekarz miałby kłopot, który numer choroby ci wpisać. Bo nie znalazł. To jest mgnienie oka. Jesteśmy i nas nie ma. Czas jest krótki, czas jest bliski. Co to jest kilkadziesiąt lat? To jest nic. I to jest pierwsze błogosławieństwo, jak gdyby takie przypominające nam, że jesteśmy śmiertelnymi ludźmi. Jesteśmy jak trawa, jak to dzisiaj ktoś w naszej grupie studyjnej w Szkole Sobotniej powiedział. Jesteśmy i nas nie ma, jak kwiat. Więdniemy. To jest pierwsze błogosławieństwo. Apokalipsa ma 22 rozdziały, prawda? Jak myślicie, gdzie, jak powinny być te błogosławieństwa rozmieszczone? Gdybyśmy mieli je 7 i rozmieścić w 22 rozdziałach, to byśmy tak co trzeci dali chyba, prawda? 3 razy 7, 27, no mniej więcej. Drugie błogosławieństwo znajduje się dopiero w 14 rozdziale. Jest to niezwykłe błogosławieństwo. Nie dziwmy się, bo Bożego zachowania i postępowania nie jesteśmy w stanie ani zaprogramować, ani prześledzić. Kiedyś Paweł napisał, a któż był kiedykolwiek jego radcą, doradcą? On nie potrzebuje takowych. My na naszą logikę bierzemy i nieraz mówimy, a to jest w moim pojęciu jest nielogiczne. W moim też, bo taką jest moja logika. Nie wstydźmy się przyznać do tego. Ale Bóg ma inną logikę.
Przeczytajmy to drugie błogosławieństwo w 14 rozdziale i wierszu 13. Usłyszałem głos z nieba mówiący: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, a uczynki ich bowiem idą za nimi. Ciekawe to błogosławieństwo. Dlaczego w tym miejscu ono jest? Jaką funkcję pełni to słowo odtąd umarli? Przecież Biblia stoi na stanowisku, że wszyscy, którzy umierają w Bogu, są błogosławieni. Mają gwarancję zbawienia. Pamiętacie, co Job powiedział? Choćby ta skóra moja a będzie roztoczona, to ja go zobaczę. Moje oczy go ujrzą. Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Jako ostatni stanie nad moim prochem. Każdy, kto wierzy w Boga i tak się kończy jego życie, w wierności, jest błogosławiony. Co znaczy to dopełnienie tutaj? Odtąd umarli. Okolicznik czasu. Odkąd? Czym się zajmuje 14 rozdział? Gdzie w 14 rozdziale jesteśmy historycznie już? I dlatego się bardzo cieszę, że jesteśmy po studium całej Księgi Objawienia, bo będzie nam łatwiej. Już ten obraz baranka ze zwycięską grupą 144 tysięcy na górze Syjon. Wiemy, że Apokalipsa jest tak konstruowana, tak podawana. Najpierw to, co jest na samym końcu, co nastąpi, jaki będzie wynik tego wszystkiego, co teraz będzie następowało. Dziwne to jest. No ale Hebrajczycy nawet piszą od prawej do lewej, a my wszyscy piszemy od lewej do prawej. Taka konstrukcja jest Apokalipsy. 14 rozdział zaraz później mówi o trójanielskim poselstwie, a następnie o dwóch rodzajach żniw. Żniwa normalnie, gdzie pszenice czy zboże się zbiera, i tłoczenie prasy winnej. Wiemy, że tutaj chodzi o zmartwychwstanie. Wiemy, że gdy przyjdzie Jezus Chrystus, będą zmartwychwstanie. A w ogóle, jakie zmartwychwstania znamy jako adwentyści, jako czytelnicy Pisma Świętego? Nie chcę być tutaj w roli egzaminatora, bo jeszcze mogliby mnie 10 kwietnia powołać gdzieś do jakiejś szkoły. Nie, absolutnie nie. Ale znamy na ogół dwa zmartwychwstania. Pierwsze będzie kiedy? Gdy Chrystus przyjdzie, zatrzyma się na obłokach, ześle aniołów i wywoła z grobów wszystkich. To jest pierwsze zmartwychwstanie sprawiedliwych, prawda? A drugie kiedy będzie? Po milenium. Czy znamy jeszcze jakieś zmartwychwstania? Częściowe. Bardzo dobrze. Gdzie o tych częściowych zmartwychwstaniach czytamy? Ja poproszę was o pójście ze mną do 12 rozdziału Księgi Daniela. Pierwsze dwa teksty przeczytamy. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, i nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją
narody aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. O czym mowa? O ucisku ostatnich dni? O powtórnym przyjściu Chrystusa i o tym, że każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota, wtedy powstanie do życia. Zmartwychwstanie przed milenium. Wiersz drugi. A wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się, jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Pierwszy wiersz mówi, że każdy, kto wpisany w Księgę Żywota, powstanie do życia wtedy, gdy Michał, książę, przyjdzie. Niektórzy dyskutują, duże tomy napisali, czy Michał to jest Chrystus. Wystarczy ten jeden tekst przeczytać. Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. Kto jest orędownikiem Izraela? Kto jest naszym orędownikiem? No i o czym tu dyskutować? Chyba po to, żeby dyskutować. I wtedy każdy zapisany powstanie. A wiersz drugi mówi, ale wielu, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota, drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Czy to jest wtedy, gdy Jezus Chrystus przyszedł i rozesłał swoich aniołów i wszyscy z ksiąg żywota powstali? Gdy Jezus Chrystus był sądzony przez Sanhedryn, kiedyś niemal takie zaklęcie wypowiedział najwyższy kapłan. Powiedz nam na Boga Najwyższego, czy Ty jesteś Jego Synem? I Chrystus mówi, Tyś powiedział, co przekładając na nasz dzisiejszy język, to jest idiom. Tak jak powiedziałeś, albo masz rację, tak naprawdę będzie. I wtedy kapłan rozdarł szaty, a Chrystus powiedział, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego przychodzącego w chwale. Pamiętacie, co w Apokalipsie w pierwszym rozdziale jest napisane na temat tej jednej grupy? Wiersz siódmy. Przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, więc wyraźnie proces przychodzenia Chrystusa. A także ci, którzy go przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. No przecież oni nie żyją od 2000 lat. Daniel już 6 wieków wcześniej napisał. Będzie też częściowe zmartwychwstanie i obudzą się niektórzy, ale na swoją hańbę. Ale kim są ci, którzy obudzą się ku żywotowi wiecznemu w tym samym czasie? W takim samym częściowym zmartwychwstaniu. Wróćmy do objawienia 13 rozdziału, 14 rozdziału i wiersza 13. Jeszcze raz przeczytajmy te słowa. Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Chciałbym jeszcze, zanim cokolwiek powiem więcej, abyście otworzyli ze mną Izajasza, 57 rozdział. 57 rozdział proroctwa Izajaszowego. Sprawiedliwy ginie. Tutaj prorok jest przeniesiony w scenerię, gdzie jakieś wielkie nieszczęście ma nastąpić. Ono się wypełniło w tamtym czasie, gdy żył prorok, i potem
I dzisiaj może się też wypełnić. Sprawiedliwy ginie i nikt tego nie bierze do serca. Mężowie pobożni schodzą ze świata, a nikt na to nie zważa, gdyż przez zło sprawiedliwy schodzi ze świata, wchodzi do pokoju. Na łożach swoich odpoczywają ci, którzy postępowali godziwie. O czym pisze prorok? Niektóre przekłady mówią, tak jak tu jest powiedziane, przez zło. Z uwagi na to, co się dzieje, z uwagi na wielką nieprawość, ci sprawiedliwi odejdą. Odpoczną, a uczynki ich idą za nimi. I teraz jesteśmy na powrót w Apokalipsie w 14 rozdziale. Błogosławieni są odtąd umarli. Odkąd? Kiedy to nastąpi? Kiedy ci będą zaliczeni w grono tych błogosławionych i dlaczego? I znowu uczynki ich idą za nimi, tak jak u Izajasza. Znowu jest to grono sprawiedliwych, jak u Daniela w 12 rozdziale. Jeżeli te teksty jeszcze nie powiedziały nam do końca, to pozwólcie, że zacytuję tutaj równie z natchnionego źródła wizję, którą prorok na ostatni czas otrzymał. Groby otwierają się i wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Przywołany jest Daniel, 12 rozdział, wiersz 2. Wszyscy, którzy umarli, wierząc w poselstwo trzeciego anioła, wychodzą z grobów przemienieni, aby usłyszeć przymierze Boga z tymi, co przestrzegają Jego prawo. Również ci, którzy go przebili, którzy drwili i wyśmiewali się z Chrystusa, gdy umierał na krzyżu, a także najgorsi przeciwnicy prawdy Bożej i ludu Bożego będą wzbudzeni, aby ujrzeć Boga w Jego wspaniałości i przekonać się o chwale, jaką otrzymają wierni i posłuszni Bogu. Jest niesamowite. Jest niesamowite. Tuż po trójanielskim poselstwie Jan słyszy: napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. To jest ta szczególna grupa uprzywilejowanych. Niektórzy mówią, no właśnie, co wtedy było? No adwentyści ogłosili, że Chrystus przyjdzie w roku 1844, 10 października, nie przyszedł, okpili się przed całym światem. Przepraszam, wtedy Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jeszcze nie było. To był ruch millerowski. Na gruzach tego ruchu powstały liczne grupy wyznaniowe, ale była też garstka ludzi, którzy powiedzieli, to jest niemożliwe, Bóg przecież nie kłamie. Myśmy źle przeczytali proroctwo Danielowe o 2300 wieczorów i poranków. Ale coś się stało wtedy znaczącego. Co? I zrozumieli, że Miller i jego zwolennicy rozumieli, że ziemia jest świątynią, którą Chrystus przyjdzie oczyścić. A więc powtórne przyjście Chrystusa. Dopiero później powstaje Kościół Adwentystów. Kościół Adwentystów nigdy nie ustalał daty przyjścia Chrystusa. Aczkolwiek chcę wam powiedzieć, że coraz częściej spotykam się albo otrzymuję przesłania od ludzi, którzy mi komunikują, że wiedzą, kiedy Chrystus przyjdzie,
co do dnia i co do godziny, i to wynika z proroctw. Jeżeli nie otrzymaliście takich wieści, to otrzymacie, bo diabeł robi wszystko, aby podważyć mocne Słowo Boże, a nawołać do sensacji, bo człowiek, który wsiadł na źrebaka, który tylko hasa i cieszy się i podskakuje, ale nie wie, czym naprawdę jest koń, to łatwo nim manipulować, łatwo go zwrócić, podeptać, odrzucić. Jeżeli wierzymy Bogu, to trzymajmy się Słowa Bożego i błagam, gdy czytamy coś, nie przestawajmy myśleć. Czytajmy to, co jest napisane. Wiem, że czas uciekł. Chcecie iść do domu? Proszę bardzo. Kończymy? Brat Hatała mówi tak. Proszę bardzo, kto jeszcze? Kontynuujemy? Czy mogę widzieć was, którzy chcecie w tym wziąć udział jeszcze? Ale macie, ci, którzy są z tołu, ci z przodu nie chcą podnosić rąk, bo widzieliby ich z tyłu. A was tam nigdy. To jest naprawdę psychologiczny chwyt. Powiedziałem wam na początku, jeżeli ktoś się śpieszy, niech idzie. Ja chciałem, abyśmy dzisiaj wreszcie zrozumieli. Widzieliście, ile zborów odwiedziłem? Wszędzie zauważyłem, że my czytamy i niby... Ba, my studiujemy Apokalipsę, ale myśmy Apokalipsy nie przeczytali przed studiowaniem. I dlatego dzisiaj chciałbym, abyśmy czytali. Ale bracie Hatała, ja zakończę. Jesteś wolny. Nie zakończę w tym momencie, zakończę w swoim czasie. Zwróćmy uwagę na kolejne błogosławieństwo. 16 rozdział, wiersz 15. Oto przychodzę jak złodziej, to mówi Chrystus. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Czy zauważyliście, kiedy te słowa, to jak gdyby przypomnienie Chrystus kieruje do ciebie i do mnie? Jeżeli będziemy jeszcze wtedy żyli, bo to jest w czasie szóstej plagi. Gdy czytamy jakieś teksty, myślmy o tym, w jakim kontekście występują. Co oznacza, żeby w szóstej plagi? Myśmy dwa tygodnie temu uczyli się, że plagi nie dotkną ludu Bożego. Nie dotkną, oczywiście, że nie. Czy lud Boży będzie obojętny na to, co się dzieje z ludźmi dookoła? Nie będzie wiedział, co się dzieje? Będzie wyzuty ze współczucia? Będzie się cieszył, a nie mówiłem? Nie, charakter Boży tak się nigdy nie objawia. Dzisiaj czytaliśmy, że na końcu, nawet gdy całe zło zniszczeje i diabeł zniszczeje, unicestwiony będzie, to Bóg oczyści, otrze każdą łzę z oczu tych, którzy pozostali. Czyli popłaczemy sobie jeszcze. Nie będę mówił o przyczynach, bo byśmy musieli zaplanować sobie o wiele dłużej. Ale czytajmy te teksty. Zbawieni nie będą dotknięci plagami, ale zbawieni nie będą pozbawieni wolnej woli. Pojęcie raz zbawiony, na zawsze zbawiony w Biblii absolutnie nie ma żadnego poparcia. I nawet w szóstej pladze jest powiedziane,
Możesz się wyzbyć tej szaty, ty ją masz. Ale ja ci radzę, pilnuj tej szaty, bo gdy zostaniesz nagim, to wiesz, jaki los czeka tych, którzy tej szaty nie mają. 19 rozdział, wiersz 9. Teraz nam już to pójdzie, jak z bicza strzelił, jak nasze życie. 19 rozdział, wiersz 9. I rzecze do mnie, napisz, błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. I rzecze do mnie, to są prawdziwe słowa Boże. Błogosławieni, którzy zaproszeni są na weselną ucztę baranka. Dalej jest mowa o oblubienicy. Czy błogosławioną rzeczą jest być oblubienicą, czy zaproszonym? Na co kładzie akcent Jezus tutaj w swojej księdze, w swoim objawieniu? A ilu ludzi jest zaproszonych? Dzisiaj mieliśmy to w naszym studiu. Jaka jest różnica między byciem zaproszonym na wesele, a byciem oblubienicą Chrystusa, z którą On weźmie wtedy ten ślub. Na zawsze będą razem. Pamiętacie przypowieść z Ewangelii Mateusza z 22 rozdziału o zaproszonych? Najpierw byli zaproszeni jacy ludzie? Ci, którzy byli chyba najbliżsi królowi. To były wizytówki, listy, gońcy, jakkolwiek. Na Śląsku, Górnym Śląsku, to jak na wesele się prosi, to razem z zaproszeniem niesie się przynajmniej pół brytwanny, takiej dużej brytwanny, kołocza, jak mówią. Tak tam wygląda zaproszenie na wesele. Wiem, bo mój brat się tam ożenił. Różne są zwyczaje. Tam był inny zwyczaj. I ci zaproszeni mieli coś ważniejszego do załatwienia, a więc miej mnie za wymówionego. Wobec tego król mówi, idźcie na drogi, opłotki, tam gdzie spotkacie pojedynczych obdartusów, bezdomnych, pijaków i innych. Zaproście ich wszystkich, niech przyjdą na to wesele. Przepraszam, król takich ludzi przyjmuje? Tak, bo według tamtego obyczaju, gdy przychodzili, to zapraszający miał dla każdego szatę i taką samą szatę. Tam nikt nie mógł się czuć. Widzieliście? To ja. A drugi, co ja tu robię wśród takich wielkich ludzi? Wszyscy jednakowo ubrani. I wtedy, gdy już wesele miało się rozpocząć, gdy już miał oblubieniec spotkać się z oblubienicą, wchodzi pan, przygląda się gościom i mówi, przepraszam, a jak ty wszedłeś tutaj, nie mając szaty godowej? Co ten człowiek miał na swoje usprawiedliwienie? Błogosławieni, którzy są wezwani, zaproszeni na tę weselną ucztę. I ci zaproszeni, którzy już są w tych szatach, dalej w 19 rozdziale są pokazani jako ta oblubienica. To jest ta sama grupa ludzi. To jest tak, jak w 7 rozdziale mieliśmy nazwę 144 tysiące i wielki tłum. W 5 rozdziale mieliśmy zapowiedź baranka zabitego, przepraszam, lwa, a Jan patrzy, jest baranek zabity. To jest język apokalipsy.
A więc nie ma tutaj żadnego problemu. A w 20 rozdziale, 6 wierszu mamy kolejne błogosławieństwo. To już jest 5 błogosławieństwo. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim panować przez 1000 lat. To jest to gremialne zaproszenie. Wtedy, gdy baranek już jako król królów i pan panów jawi się i rozsyła swoich aniołów i przywołuje z grobów tych, którzy jemu zaufali. Rozpoczyna się 1000-lecie, ale nam zostały tylko jeszcze 2 rozdziały i mamy 2 błogosławieństwa. 21 rozdział nie ma żadnego błogosławieństwa, a 22 wiersz 7, tam jest 6 błogosławieństwo. Oto przyjdę wkrótce, błogosławiony, który strzeże słów proroctwa tej księgi. Czy myśmy się już nie spotkali z tym błogosławieństwem gdzieś dzisiaj? Pierwsze. Jak gdyby zamyka nam się ten krąg błogosławieństw. Dlatego nazwałem to 7-krotne błogosławieństwo jako błogosławieństwo jedno. Ale nie będę się z nikim dyskutował, jeżeli uważa, że trzeba nazwać 7. Niech będzie tak czy inaczej. Ale one zamykają już ten swój krąg. Zauważyliście, że w pierwszym była mowa o tym, który czyta, słuchają i zachowują. A tutaj już nie ma ani czytającego, ani słuchających, tylko ci, którzy według tego żyją. Pamiętacie, na czym polega nowe przymierze? Nikt nie będzie uczył swojego brata. Poznają mnie od najmniejszego do największego z nich. Ale czy zechcą według tego żyć? Błogosławieni, którzy w tę drogę się udają, bo ja już wkrótce przychodzę. I jeszcze jedno błogosławieństwo, które być może nam zajmie trochę więcej czasu w tym samym rozdziale 22 i wierszu 14. Czy ktoś z obecnych ma Biblię Gdańską tutaj przy sobie? Nie widzę nikogo. To będziecie mi musieli uwierzyć na słowo. Z Biblii Warszawskiej czytam. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Według innych przekładów, na przykład Biblii Gdańskiej, kiedyś bardzo popularnej, błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i weszli bramami do miasta. Różnica jest w samym początku tego, kto jest błogosławiony. A więc błogosławieni są ci, którzy zachowują przykazania Boże, czy ci, którzy piorą swoje szaty, aby mieć prawo do drzewa żywota i wejść bramami do miasta. Gdy ukazało się to tak zwany warszawski przekład, to artykuły były pisane, dyskusje były, jaka to zła Biblia jest. Bo w niektórych tekstach się nie zgadza z tym, do czegośmy przywykli. Na tej ziemi nie przywykajmy do niczego. Przywyknijmy do Boga. I nie przestawajmy myśleć, gdy czytamy. Co to jest pranie szat? Proszę? Ja nie pytam w czym, tylko co to jest. Proces. Wyznawanie grzechów? Przyznawanie się? Ukorzenie się? A skąd wiem, że mam grzech? Co mnie skłoniło do tego, że widzę nieczystą moją szatę i chcę, aby była czysta, a tylko, jak siostra Estera powiedziała, krew Jezusa Chrystusa może ją oczyścić.
co mnie skłoniło do tego? Jak nie dekalog, jak nie 10 przykazań. Biblia Gdańska, to jest tłumaczenie z 1632 roku, to jest jeszcze pierwsza połowa XVII wieku. Wtedy komisje przekładu, czy pojedyncze osoby, jak Jakub Wujek, który też wtedy swoją Biblię opublikował, jak Biblia króla Jakuba, ta angielska, najbardziej popularna. To jest wszystko XVII wiek. Od XVII wieku archeologia dopiero wydobyła z ziemi dokumenty, do których tamci ludzie nie mieli żadnego przystępu. Ale nie chcę się absolutnie tam udawać na stanowiska archeologiczne. Chcę, abyśmy pozostali w Apokalipsie, która nam to dokładnie wyjaśni. Pamiętacie w 7 rozdziale, jak przedstawiony jest lud zbawiony? Wiersz 13 czytam. Odezwał się jeden ze starców, rzekł do mnie: któż to są ci przyodziani w szaty białe? Skąd przyszli? I rzekłem mu: panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka, dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy i tak dalej. Czym się charakteryzuje ta grupa? Tym, że wyprała swoje szaty w krwi baranka. Pamiętacie, jak do zboru sardyjskiego Chrystus wysłał list i napisał: ja widzę tam wśród was niektórych, którzy chodzą w białych szatach. Tak. Pamiętacie, co Chrystus zalecił zborowi ostatniemu laodycejskiemu? Odnośnie szat? Radzę ci, abyś kupił u mnie i złota, i maści, i szaty białe. Wobec tego, gdy mowa jest o tym podwójnym przekładzie, do jednego jesteśmy przyzwyczajeni od dawna, szczególnie my, którzy mamy korzenie w adwentyzmie i w czytaniu Biblii od dziada pradziada. Ci, którzy później chwycili za Biblię, gdy już tego dwudźwięku nie znaleźli, to nie mają problemu. Ale tam jest bardzo mały, taki fonetyczny, byśmy powiedzieli, nawet sygnał, takie znamie. Bo tym, którzy piorą szaty, w języku greckim, będę usiłował, to było wieki temu, gdy się coś tam uczyłem, makarioi hoiplyjontes stolas auton. Makarioi hoiplyjontes stolas auton. A drugą wersję posłuchajmy. Błogosławieni, którzy czynią jego przykazania. Makarioi hoipojuntes tas entolas autun. Uwzględniając, że ludzie wszyscy jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, był czas, kiedy masoreci o to zadbali, ale nie wszyscy, którzy przepisywali, byli masoretami, że ktoś skopiował to i usłyszał: błogosławieni, którzy czynią przykazania. Inny usłyszał: błogosławieni, którzy piorą szaty. Może pod wpływem tego, że zbawieni to są ci, co uprali szaty. Może o tym był zamyślony. Trudno nam w tej chwili dociekać. Pisaliście kiedyś dyktando? A bawiliście się kiedyś w głuchy telefon? Wiecie, na czym to polega? Ktoś jeden, kto jest obok mnie, ja mu szepczę do ucha
jakieś hasło. I on ma zadanie powtórzyć to następnej, i ta następnej, i ta następnej. Czy zdarzyło się, że kiedyś to, co powiedziałem, wróciło do mnie nieskażone? Mnie się to nigdy nie zdarzyło, a jako młody człowiek częstośmy się tym zabawiali. A więc ci, którzy piorą szaty, to są ci, którzy zachowują przykazania i wiedzą, że nie potrafią ich zachować i są grzesznikami i wyznają swoje grzechy. W tym samym biblijnym języku piorą swoje szaty. Tyle Ewangelii na dzień dzisiejszy. Moi drodzy, zależało mi bardzo na tym. Ja wiem, że niektórzy kiszki marsza grają, niektórzy nie wytrzymują. Przepraszam was. Gdybym mógł, to byśmy dzisiaj może kuchnię zamówili tutaj dla tych najbardziej potrzebujących. Ale sądzę, że mamy coś więcej tylko niż spoglądanie na zegarek w naszym życiu chrześcijańskim. Ja tak rozumiem. Pięciokrotnie i tylko pięciokrotnie, gdy czytam Biblię i w konkordancji jeszcze dzisiaj rano to sprawdziłem, występuje słowo słuchać. Albo słuchanie rzeczownikowo. Tylko pięciokrotnie. I dwukrotnie dotyczy, gdy idziesz przed oblicze Boga. Gdy wykonujesz pewne dzieło, które On ci zlecił, bo to są słowa w tym przypadku Samuela, gdzie do Saula się zwrócił. I Saul wtedy przegrał swoje w ogóle i królestwo, chociaż to jeszcze było, ale to już się skończyło w tym momencie. Powiedział, lepiej jest słuchać niż składać ofiary. A kaznodzieja w 4 rozdziale swojej księgi pisze, gdy idziesz do domu Bożego, to nastaw się na słuchanie. My nieraz przychodzimy na nabożeństwa i mamy tyle różnych czynności. Na samym końcu jest kazanie i na samym końcu spoglądanie na zegarki. Nie wiem, czy nie powinniśmy tego zweryfikować. Powiem wam, za bardzo was kocham, by wam tego nie powiedzieć. Czuję się takim patriotą podkowiańskim. Cały tydzień, każde nabożeństwo wiernie przesłuchuję w tygodniu z internetu. I tutaj Nadziei bardzo jestem wdzięczny za to, że taką możliwość mam. Wiem, kto kazał, wiem, o czym mówił, wiem, jak wygląda mój zbór i za to Bogu dziękuję, że mogę przynależeć do tego zboru, do tej rodziny. Niech nas Bóg błogosławi. Ale ta pieśń, którą śpiewać będziemy na samo zakończenie, brat Julian nam poda numer, niech nastroi nas na to, dlaczego została napisana. Nie będę mówił o historii jej napisania, bo nie mamy czasu. To nie jest istotne.